Hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season. Tak, zaczynamy sobie razem kolejny tydzień grudnia. Jak to mówią, coraz bliżej święta, bo do świąt zostały dwa pełne tygodnie i troszeczkę, tak musiałam sobie spojrzeć na kalendarz, czy aby na pewno, ale tak. No i co, przechodzimy sobie do gry oczywiście. Tak, i ukończyliśmy w poprzednim odcinku Snackford Hotel i teraz jesteśmy Snackford Winter Fair. I zaczynamy sobie pierwszy dzień. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj się będzie działo. I słodki bałwanek. Wow! Śnieg! Mają śnieg, to jest niesprawiedliwe. Tak, tak, Franek, jesteśmy najlepsi, najlepsi. Prawda? Prawda. Nieprawda. Emilia twierdzi, że nieprawda. Właściwie to powstrzymała się od komentarza. Tak, 10 dni. Co? Mam? O, mamy mu pomóc budować bałwana. Co? Czy możecie mi pomóc? Muzyczka jest inna. Zaczynamy sobie pierwszy dzień. O co tu chodzi? Aha, musimy mu pomagać. Tylko jak? A, tu musimy klikać. Dobra. Wiecie co? Musimy ogarnąć. Bo ja tutaj nie bardzo wiem, o co tu chodzi. Czyli pomagamy mu budować bałwana, okej. I musimy jednocześnie obsługiwać klientów. Kartkę chce. Dobra, ona chce kartkę. Więc podamy jej kartkę, a ty... Co byś chciała? O, już mamy połowę bałwana. W ogóle tu mamy jakieś takie dziwne... To i to. To są... Figa? Chyba? I malinki. Dobra. Kasujemy. Mysz, mysz, mysz. Tu jest. Okej, okay, pomóżmy mu, póki możemy. I co tutaj mamy? Muszę chwilowo ogarnąć, bo... nie jestem przyzwyczajona do tego rozkładu planszy i dziwnie mi tu. Dwie dynki. Dynki też dziwne. Skasuj. O, mogłam poczekać chwilę, dobra. Tu i tu. O, co tu się dzieje? Ja muszę poruszyć temat odcinka, a tu się dzieją Saigony. Czemu te dzieci tutaj tak sobie spacerują? Dobra, dokończymy tego bałwana. Nie, tu jeszcze musimy, wow. Dużo tego trochę. Ludzie, przestańcie się kręcić, bo mnie dekoncentrujecie. Aha, bo to jest tak jakby dopiero pierwszy poziom. O co im tu chodzi? Dwie karteczki. Proszę bardzo. Chodźmy pomóc mu jeszcze z bałwanem. Myszkę zgubiłam na chwilę. Tak. Liczyłam na to, że w tym miejscu będą jakieś takie bardziej słodkie klimaty. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że w dzisiejszym odcinku chciałam poruszyć temat, o którym już wspominałam, że go poruszę, a mianowicie temat gorącej czekolady i kakao, dlatego, że w poprzednim odcinku wspominałam o słodyczach i pomyślałam, że to tak się ładnie jakoś ze sobą łączy. No bo wiecie, słodycze i gorąca czekolada to są bardzo, bardzo bliskie tematy. No i ja już wiem z komentarzy waszych, że wy uwielbiacie kakao, często sobie robicie kakao do moich filmików. I to jest takie urocze. Jestem też ciekawa, czy równie bardzo lubicie gorącą czekoladę. Ja wam powiem, jak jest u mnie. Ja bardzo lubię gorącą czekoladę. Od kakao miałam przerwę, ale w tym sezonie zimowym zamierzamy z mężem powrócić do tradycji picia kakao. Mieliśmy przerwę dlatego, że, no, jak wiecie, kakao najlepsze jest z mlekiem.
A ja tak średnio mogę pić mleko i dlatego zrobiłam sobie od kakao przerwę. Ale obecnie pojawiło się mleko bez laktozy. Kurczę, nie zdążę tego bałwana. Czekajcie. Zamknięte, ale może pomożemy mu do końca. Okej, udało się. Uff. Aha, teraz musimy dodać węgielki i marchewki. I ukończone. Jej! Czemu on tak do nas dziwnie mówi? Okej, dobra. Malinki tutaj musimy podać. Tutaj dwie malinki. Tak, i obecnie pojawiła się opcja kupna mleka bez laktozy i to już mi pasuje i dlatego... O, mamy eksperta. I dlatego mogę sobie spokojnie powrócić do picia kakao, dlatego że w ostatnich latach jakoś tak bardziej wolałam sobie robić gorącą czekoladę. Taką oszukaną gorącą czekoladę, bo na wodzie, taką z torebki, to jest po prostu profanacja gorącej czekolady, wiem o tym. Ale tak mi po prostu było lepiej. I w tym roku w sumie wy narobiliście mi smaka na kakao w tych komentarzach i jeszcze też widziałam, że dużo ludzi teraz ma taką nowocześniejszą wersję kakao z piankami. I jestem właśnie bardzo ciekawa, jak to smakuje i na pewno sobie przetestujemy to w najbliższym czasie. No i co, czekajcie, zajrzymy sobie do sklepu może, co my tu mamy. O, jakieś nowości. Ubranka dla bałwanka. Domek dla ptaszków. Jakieś dekoracje. Tak. Choinka. Aha, nakrycia na stół. Myślę, że może damy nakrycia na stół najpierw. Tak, bo to jest takie fajne. Tak jest. I na razie sobie zostawimy tą kaskę. I mówię o tych nowocześniejszych wersjach kakao, dlatego że ja pamiętam taką zwykłą, po prostu tradycyjną wersję kakao na mleku. Bo może wy macie jakieś takie ciekawe swoje połączenia sprawdzone. Nie wiem, jakieś kakao z cynamonem albo coś w tym stylu. Jestem bardzo ciekawa. Możecie mi pisać w komentarzach, bo tak jak już mówiłam, ja w tym sezonie zamierzam rozpocząć na nowo swoją przygodę z kakao. Dobra, zaczynamy drugi dzień. Jej, o, jaka śnieżyca! Emily? Co? No właśnie, bardzo śnieży, nic nie widać. No, brzydka pogoda. No właśnie, mógłbyś nam pomóc sprzątać. Pomoże nam sprzątać stoliki, okej. No. Może się przekonamy do Franka. Ojeju, tak śnieży. W sumie to nawet się łączy troszeczkę z tematem odcinka. O, zupa tu jest. Widzę zupę. Z tematem odcinka, dlatego że ostatni raz piłam kakao w takim miejscu, po takim dniu, kiedy naprawdę było strasznie zimno i padał śnieg i wszystko było takie dziwne. I w sumie nawet fajnie, że się zdarzyła taka pogoda. Tak trafiło akurat z tematem odcinka i z pogodą w odcinku. Czekamy, aż ona zamówi, bo skasujemy ich podwójnie. Jeju, aż się dziwnie patrzę, jak tak mocno śnieg sypie. Szkoda, że u nas tak nie sypie. Marchewka i to. W sumie dziwne to jest takie marchewka. No co marchewka ma związanego ze świętami, nie? Tu i zupę weźmiemy. Aha, ty musisz do tego krążyć dziwnie. Dobra, mniejsza z tym. Podaj, podaj, skasuj. Okej. Fajnie. Ale się tu ludzie kręcą. Czekajcie, ta kartka i zupka. Myszka, nie wiem gdzie ona jest, nie widzę ją w tym śniegu. O, tu jest. Podaj. Skasuj. Idź wyczyścić stolik, Franek. Dwie kartki. To jest jakiś taki jakby kiermasz. Może coś w tym stylu, co? Taki jakiś jarmark świąteczny albo coś. Czekajcie, bo tu będziemy musieli przemieszać tą zupę. No właśnie. Tak, wydaje mi się. Dobra. Jeśli znacie jeszcze też jakieś fajne, ciekawe przepisy, pomysły na
gorące czekolady, to też możecie oczywiście pisać, może macie coś fajnego, bo ja zamierzam testować, a moja taka miłość do picia kakao zaczęła się od odcinków Świata według Ludwiczka, o których też będę wam mówić w tej serii, tylko później nieco. Bo tam właśnie była był taki jeden odcinek, w którym na sam koniec pili właśnie gorącą czekoladę albo kakao i tak mi się to po prostu miło kojarzy, że za każdym razem do tego wracam i mam takie miłe wspomnienia z tym związane. No i też oczywiście w dzieciństwie piłam sporo. Najczęściej właśnie po sankach, tak jak już wam mówiłam. Chyba. Dobra. Jej, zwykły mamy. Marchewa i tu, jak się dziwnie patrzy, ciężko, ale naprawdę im zazdroszczę, szczególnie, że... no, zamówcie coś. Dobra, weźmiemy te dwie figi. Szczególnie, że słyszę po prognozach, że będzie ciężko z tym... z tym śniegiem w tym roku. 12 stopni w grudniu to jest po prostu jakaś pomyłka kompletna. Dobra, i tu zupka będzie i ja tu nawet kursora nie widzę w tej śnieżycy. Franek, wyczyść stolik. Kartka i malinki. A dla tej pani co będzie? Poczekamy. Fili. I ten, i dynia. Okej. Okay. O, i dwie malinki. Właściwie to są chyba owoce leśne, bo tutaj są też jeżyny, ale dobra tam. Jak już wiecie, ja bardzo lubię nazywać rzeczy w grach po swojemu. Także mogę często nazywać rzeczy tak, jak się nie do końca powinno ich je nazywać, ale no, wiecie. Dobra. Podamy i skasujemy. Fajnie, że każdy dzień w tej grze ma jakiś inny... inny challenge, że tak powiem. Tutaj było to budowanie tego bałwana, tutaj śnieżyca, to jest całkiem miłe. Dobra, Franek, sprzątaj. Tak, w końcu się na coś przydasz. Koniec! O, Elvis, cześć! Hamburger? Nie, tu nie ma. No właśnie, nie mamy. Nie mamy hamburgerów. Sorry. No raczej. To było śmieszne. Jej! No i ukończyliśmy drugi dzień w naszym nowym miejscu. O, coś w sklep nam tu mruga, dobra, później. No i tym samym ukończyliśmy pierwszy odcinek w tym tygodniu. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie komentarz, jeśli macie jakieś ulubione pomysły i sposoby na kakao i gorącą czekoladę. Nie musicie pisać, czy lubicie, bo wiem, że lubicie, bo mi to piszecie bardzo, bardzo często. No i co? Jeśli się wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!